3, 2, 1. Dobrze, a ze mną najlepszy młodzieżowy zawodnik sezonu ubiegłego, Mateusz Kaszewski. Najlepszy młodzieżowy, ale tak naprawdę już na dobre zadomowione w zespole ekstraklasowym. Coraz więcej minut. Widać ten progres. Na pewno ciężko pracuję, żeby zdobyć minuty w naszym zespole. Co mogę powiedzieć? Jestem zadowolony. Ciężko pracujemy. Wszyscy razem na sukces. Na razie mamy zwycięstwa. To wiadomo, zdarzyły się dwie porażki, ale taki jest sport. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć teraz na gorąco. Nie. Jestem ogólnie bardzo zadowolony z otrzymania nagrody. Pozytywnie zaskoczony też. I tyle. A propos nagrody. W zeszłym roku Łukasz Kolenda, w tym roku ty. Można powiedzieć, że Pomorze stoi mocno na pozycji rozgrywającego. No, można tak powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie rozgrywający. Zobaczymy. To mam pytanie a propos planów na ten obecny, w zasadzie nowy, już obecny sezon. Rozmawialiśmy troszkę zakulisowo, że tych minut coraz więcej na parkiecie. Udaje się podgryzać troszkę generała Szubargę? Na pewno bardzo ciężko na treningach jest z Szubim, ale Szubi jest osobą, która pomaga, daje wskazówki, cenne wskazówki, od której mogę się wiele nauczyć i staram się czerpać od niego jak najwięcej. I mogę mu tylko podziękować za te właśnie wskazówki, za wspólny trening i mam nadzieję, że wyjdzie to nam obu na dobre. Za chwilę czeka Was mecz z Legią Warszawa, a później taka, można powiedzieć, troszkę dłuższa przerwa, 11 dni. Przyda się? Jest intensywne granie w basket lidze? Jest. Odczuwamy te mecze, ale jesteśmy skoncentrowani cały czas na kolejnym celu, jakim jest zwycięstwo w Warszawie z Legią. I co będzie dalej, zobaczymy. Na razie od dzisiaj już, można powiedzieć, będziemy się przygotowywać na Legię. To ostatnia kwestia. Zaczęliśmy od kwestii młodzieżowych. Przez koszykówkę seniorską wrócimy troszkę do kwestii młodzieżowej. Na koniec nowy rocznik, U19 w tym sezonie. Będzie złoty medal w Gdyni? Mam nadzieję i myślę, uważam, że będzie. Chłopaki ciężko trenują, mają świetnego trenera. Myślę, że sztab szkoleniowy bardzo dobrze przygotuje chłopaków i pójdą za ciosem i zdobędą kolejne złoto dla Gdyni. Dobra. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I tyle, Mateusz Kaszewski.